Godzina 10 wybiła, a zatem będziemy zaczynać nasze drugie spotkanie z Ewangelią według Mateusza. Ja was wszystkich chciałem bardzo serdecznie powitać. I chciałbym, żebyśmy zaczęli radykalnie, mianowicie od modlitwy. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten dzień, za to miejsce, za ten czas, który teraz będziemy mieć. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że Ty jesteś Bogiem, który nie tylko świat stworzyłeś, Panie, ale też Bogiem, który się o ten świat troszczysz i do Niego też mówisz. I dziękujemy Ci właśnie za Twoje słowo, które Ty skierowałeś do nas. I właśnie w trakcie dzisiejszego spotkania chcielibyśmy nad Twoim słowem się pochylić, nad tą Ewangelią według Mateusza, jako nie tylko pięknym dziełem literackim, który ma niesłychanie przemyślaną kompozycję, ale przede wszystkim chcemy wsłuchać się w te słowa jako słowa naszego mistrza, za którymi też chcemy, którym chcemy się podporządkować, którym chcemy przyznać taki priorytet w naszym życiu, Panie. Dlatego powierzamy ten czas Twojemu świętemu prowadzeniu. Właśnie chcemy Cię tutaj też zaprosić jako tego, który będzie tutaj nam towarzyszył, ale przede wszystkim przewodniczył, nas prowadził w tym, co będziemy tutaj robić. Więc oddajemy Tobie chwały i dziękujemy Ci za wszystko, Panie Jezu. Amen. Chciałbym dzisiejsze spotkanie w zasadzie zacząć od takiej powtórki. Ostatnie spotkanie, te pierwsze, które mieliśmy, miało charakter takiego wstępu, więc powiedzieliśmy sobie o pewnych rzeczach, które będą stanowić dla nas taki fundament do tych kolejnych wykładów. Więc chciałbym, żebyśmy właśnie pokrótce sobie przypomnieli, co my tu w zasadzie robimy, nad czym się pochylamy i po co tutaj w zasadzie jesteśmy, tak? Więc dzisiejsze, czy w ogóle ten cały kurs jest kolejną odsłoną cyklu Praktyczny Wykład, a więc w ramach naszych wykładów zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób, czy też do czego Ewangelia według Mateusza stara się nas przekonać, tak? I w jaki sposób stara się wpłynąć na nasze życie w takim praktycznym właśnie wymiarze jako uczniów Chrystusa. I myślę, że też dzisiaj będziemy już w stanie też zobaczyć, że sam Mateusz niejako kładzie w swej Ewangelii nacisk właśnie na ten element, na te elementy praktyczne. O ile przedstawia nam jakąś historię, ono stanowi pewne tło, aby nas do czegoś właśnie przekonać, wezwać, pobudzić. I myślę, że właśnie sobie to dzisiaj już będziemy mogli zobaczyć w ramach omawiania tej pierwszej sekcji, którą dzisiaj będziemy się zajmować. I w tym wszystkim pomaga nam też perspektywa, od której, w ramach której, czy z której przystępujemy do analizy księgi, jaką jest Ewangelia Mateusza. A tą perspektywą jest hebrajska retoryka biblijna. I w tamtym ostatnim razem, w trakcie ostatniego wykładu, starałem się zarysować, czym jest hebrajska retoryka biblijna, mniej więcej na czym ona polega, jeżeli chodzi o kwestię analizy tekstu. Więc tak znowu w paru punktach, w paru zdaniach chciałbym przypomnieć. Więc możemy mówić o hebrajskiej retoryce jakby z dwóch stron. Z jednej strony, mając świadomość tego, że autorzy biblijni, siadając, pisząc poszczególne księgi, kierowali się pewnymi określonymi zasadami komponowania ksiąg, najprawdopodobniej wynikających z pewnych konwencji kultury, w jakiej żyli. Więc z jednej strony można powiedzieć, że hebrajska retoryka to są zasady, którymi oni się kierowali w trakcie pisania, ale z drugiej strony hebrajska retoryka biblijna to też sposób analizy tekstu, w jakim my podchodzimy do tekstu, tak? Czyli jest to niejako narzędzie egzegetyczne. Jak my ten tekst badamy, a badamy go właśnie mając świadomość tego, w jaki sposób te księgi były komponowane. Więc cała hebrajska retoryka biblijna oparta jest niejako na zrozumieniu, z jakich właśnie części zbudowana, z jakich fragmentów zbudowana jest dana księga i też zrozumienia, jak
te poszczególne fragmenty są ze sobą sparowane. I tutaj mówiłem, że w ramach hebrajskiej retoryki biblijnej autorzy lubowali się w tym, czy przyjęli jako pewną właśnie zasadę, że dany fragment, czy daną ideę, motyw, temat omawiali przynajmniej w dwóch fragmentach. I te dwa fragmenty właśnie omawiające ten sam temat, poruszające te same motywy, one niejako występują w takiej właśnie parze tematycznej. I mówiliśmy sobie ostatnim razem, że później właśnie te pary, będące już powiedzmy w jakichś większych grupach, one tworzą pewne określone struktury, czyli takie układy kompozycji, kształty kompozycji, które my określiliśmy sobie miarę struktur. No i takimi przykładami, głównymi typami struktur są struktura koncentryczna, czyli tematy niejako, te pary tematyczne zbiegają się gdzieś ku jakiemuś środkowi. A także drugim typem jest struktura równoległa, gdzie tematy czy pary tematyczne jakby idą tematami w tej samej kolejności, na przykład dwukrotnie. Tu mamy akurat przypadek struktury równoległej rozdzielonej, gdzie gdzieś jest jakiś ten kwadracik na samym początku fioletowy i on odpowiada temu fioletowemu na dole, tak? A po nim następuje ten niebieski i na dole tak samo później po fioletowym mamy niebieski, tak? Czyli tematy występują kilkukrotnie niejako w tej samej kolejności. Więc oprócz tego, że mamy to uporządkowane w pewne określone kształty kompozycji, pewne struktury, to oprócz tego w ramach każdej struktury występują tak zwane elementy akcentowane, czyli te miejsca w ramach struktury, które autor stara się przede wszystkim nam podkreślić, wyakcentować i których funkcja właśnie jest taka w ramach tej całej argumentacji autora, na nich jakby cała argumentacja się jako skupia, tak? Jest na nich skoncentrowana. Oprócz tego mówiłem o tym, że te zasady właśnie komponowania, one występują tak naprawdę na każdym poziomie złożoności księgi, czyli nie tylko na poziomie jakiejś takiej ogólnej kompozycji księgi, tak, z jakichś głównych, jak te główne części względem siebie się układają, czy właśnie z jakich głównych części się księga składa, ale występuje tak naprawdę, widzimy jakby zastosowanie tych samych zasad na każdym poziomie złożoności tej księgi, tak? Więc jeżeli byśmy wzięli dowolny z tych elementów i byśmy zaczęli go analizować, okazałoby się, że ten sam sposób, przy użyciu dokładnie tych samych zasad, został on skomponowany, a później byśmy znowu weszli do jakichś mniejszych elementów i zobaczylibyśmy dokładnie to samo. A zatem ta hebrajska retoryka biblijna pozwala nam analizować księgę na każdym poziomie jej złożoności. Więc to jest taka, można powiedzieć, teoria hebrajskiej retoryki biblijnej w największym skrócie, ale chciałem to przypomnieć. I też ostatnio chciałem jakby was przekonać, że hebrajska retoryka ma pewne swoje określone zalety i dlatego też warto się właśnie czymś takim zająć i właśnie od takiej strony księgi biblijne analizować, ponieważ właśnie te ujęcie, te spojrzenie, ta perspektywa daje nam takie właśnie spojrzenie całościowe. Tak? Ona zmusza nas do tego, abyśmy spojrzeli na księgę jako pewną taką integralną całość, nie jako takie pojedyncze fragmenty, z których możemy sobie wybierać, co nam się podoba, ale spojrzeć na nią właśnie jako pewien taki całościowy obraz. Pozwala nam też hebrajska retoryka biblijna określić granice kontekstu. My czasem, mówiąc właśnie o analizie czy interpretacji fragmentu, mówimy, że trzeba czytać w kontekście, ale ciężko nam bardzo często zarysować jakieś takie granice tych kontekstów, tak? Odkąd, dokąd jest w zasadzie kontekst danego fragmentu. Jeżeli rozumiemy właśnie, jaki sposób dany fragment jest skomponowany, no to wiemy, gdzie jest właśnie jego początek, gdzie jest jego fragment, w kontekście jakiej większej kompozycji się on znajduje i właśnie w ramach granic tej kompozycji będziemy sobie ten tekst interpretować, tak? Po trzecie, właśnie hebrajska retoryka biblijna, ze względu na to, że kiedy już sobie zdekomponujemy tą księgę, czyli widzimy jej kompozycję, widzimy, gdzie są te elementy akcentowane, możemy w
sposób taki bardziej świadomy odczytać, co tak naprawdę autor starał się przekazać właśnie przez dany tekst, przez daną księgę, więc jesteśmy w stanie wyłapać właśnie główne przesłanie, tak? Odpowiedzieć sobie na to pytanie, dlaczego czytamy taki tekst, dlaczego autor postanowił w ogóle coś takiego napisać. Takim dodatkowym gratisem, kiedy analizujemy sobie księgę właśnie w ten sposób, okazuje się, jest to, że potrafimy ją o wiele łatwiej zapamiętać. Jeżeli widzimy tą kompozycję, ona gdzieś tam nam utkwi w głowie, no to jesteśmy w stanie sobie nawet o trzeciej nad ranem, jak się obudzimy, przypomnieć, co z jakiej części księga się składa, co w danej części księgi było, więc to jest taki dodatkowa pomoc właśnie w zapamiętywaniu treści księgi. Ponadto ta technika, czy te narzędzie zmusza nas w ogóle do zaangażowania do pracy nad tekstem. To nie jest coś, co trwa 5 minut, tak? Że przeczytamy sobie fragment i już wszystko widzimy, ale musimy to faktycznie przeanalizować, zastanowić się nad znaczeniami poszczególnych zdań, nad poszczególnych fragmentów i jakie fragmenty na przykład są ze sobą ideowo zbieżne. Więc to wymaga od nas pewnego zaangażowania, pewnej pracy i ta metoda właśnie nas do tego niejako zmusza i też zachęca. No i to jest taki gratis w stosunku do tego, co mówiłem ostatnim razem, ale doszedłem do wniosku, że to też jest dosyć istotna kwestia, pewna zaleta. Mianowicie para tematyczna, kiedy widzimy, jaki fragment jest w parze z tym drugim fragmentem tematycznym, to niejako one wzajemnie są dla siebie takim wsparciem dla nas w interpretacji właśnie tych fragmentów. Bo tak jak powiedziałem ostatnim razem, te pary tematyczne niejako rozmawiają ze sobą, tak? Rozmawiają ze sobą w jakimś określonym temacie, prowadzą ze sobą jakiś dialog, czasem dyskusję. I jeżeli w danym momencie przypatrujemy się tylko jednemu fragmentowi, to jest tak, jakbyśmy słuchali tylko jednej osoby po jednej stronie słuchawki, a nie słyszeli tego, co mówi ta druga strona rozmowy telefonicznej, więc jak słyszymy, że ktoś mówi tak, tak, duży, aha, no, więc możemy się jedynie domyślać, co tak naprawdę, o czym jest mowa, ale jeżeli gdzieś tam przytkniemy ucho do słuchawki i słyszymy, co mówi również właśnie ta druga strona, to o wiele łatwiej nam zrozumieć, o czym ta cała rozmowa jest i jakie jest jej znaczenie poszczególnych słów. Więc zalet jest dużo, ale zasadniczo chciałem też właśnie przekonać ostatnio was, że hebrajska retoryka biblijna pomaga nam jakby spojrzeć właśnie z takiej właściwej perspektywy na daną księgę. Dla nas treści, w jaki sposób treści są skomponowane w poszczególnych księgach, wydają się bardzo często chaotyczne. Tak? Autor porusza jakiś temat, za chwilę zmienia temat, później za chwilę wraca do jakiegoś tematu, więc dla nas jest to takie nielogiczne. Tak? My byśmy raczej zajęli się jakimś tematem i opisali go od początku do końca, później przeszli do kolejnego tematu. W związku z tym, ze względu na to, że my w sposób inny formułujemy i komponujemy treści, jak piszemy, to dla nas, kiedy przystępujemy do analizy pism Biblii, ksiąg Pisma Świętego, to bardzo często mamy właśnie takie wrażenie chaosu, tak? Że nie rozumiemy, dlaczego w taki sposób autor skomponował tą księgę, w takiej kolejności opisał pewne historie. Natomiast hebrajska retoryka biblijna właśnie pomaga nam spojrzeć na to na pewno jako pewną całość i zobaczyć, że jest w tym szaleństwie właśnie pewna metoda i wynika z tego pewien określony spójny obraz, ale właśnie potrzebna nam do tego właściwa perspektywa, jakim jest HRB, hebrajska retoryka biblijna. Po zapoznaniu się z takimi głównymi propozycjami kompozycji, w jaki sposób właśnie Ewangelia Mateusza jest skomponowana, takimi propozycjami, jakie najczęściej spotykamy się w literaturze, czyli tym modelem opartym o punkty zwrotne, także w Ewangelii są niejako dwa takie miejsca, od których Jezus coś zaczyna robić. I jakby w tym modelu Ewangelia Mateusza zbudowana jest jakby takich z trzech głównych części. Później sobie też omówiliśmy tak zwany model pięciu ksiąg.
Więc autorzy, czy bibliści niektórzy właśnie zauważyli, że dosyć ważną częścią Ewangelii Mateusza są mowy, ta część nauczająca. I niektórzy właśnie stwierdzili, że wokół nich de facto autor skomponował swoją Ewangelię. Więc w oparciu o tę obserwację powstał ten model pięciu ksiąg. No ale też wskazałem na to, że coraz więcej autorów zauważa, że Ewangelią Mateusza rządzą pewne prawidła właśnie charakterystyczne de facto dla hebrajskiej retoryki. I zaproponowano, czy najczęściej proponuje się tą strukturę, taki model chiastyczny, który gdzieś tematycznie, tematy na początku i na końcu są te same i później się tak zbiegają coraz bardziej do środka, a w środku jest fragment przypowieści o królestwie, fragment, który Pan Jezus mówi, przypowieści o królestwie, tak? Czyli niejako objawia tajemnice królestwa. Więc to są najczęstsze modele czy propozycje kompozycji, które znajdziemy w literaturze. Natomiast po omówieniu ich ostatnim razem chciałem zaproponować Wam pewien nowy pomysł, nowy model. Właśnie w oparciu o te zasady hebrajskiej retoryki biblijnej, po dosyć dłuższej pracy, powstał pewien pomysł w mojej głowie. Mianowicie, że Ewangelia Mateusza jest zbudowana z takich pięciu głównych części, które ułożone są w sposób koncentryczny, więc właśnie ta część najważniejsza znajduje się w środku, w tej sekcji C. I omówiliśmy sobie ostatnio, co w danej części, co w danej sekcji się znajduje, jakie główne tematy się w niej pojawiają, jakie można podsumować. Zasadniczo sekcja A i sekcja A1, czyli ta pierwsza i ostatnia, ona się przede wszystkim skupia na przedstawieniu nam Chrystusa, Jego tożsamości, charakteru Jego misji. Natomiast pod koniec właśnie ta misja się wypełnia, dopełnia i niejako to, co się tam dzieje, jeszcze dodatkowo potwierdza właśnie tą tożsamość, kim Jezus jako Chrystus i Syn Boży jest. Tak? Śmierć i zmartwychwstanie właśnie jest takim potwierdzeniem Jego tożsamości. Sekcja B i sekcja B1 przede wszystkim, tak jak próbowałem ostatnio jakby podkreślić, że one są takimi sekcjami skupiającymi się właśnie na nauczaniu. W nich znajdujemy właśnie te pięć mów Chrystusa, więc tam jest bardzo dużo treści właśnie takiej nauczającej. Tak? Jezus jako nauczyciel, Jezus dający pouczenia dla swoich uczniów. Sekcja C to przede wszystkim prezentacja dwóch dróg, więc jakby takie zestawienie, jaką drogą jako ludzie możemy pójść. I po jednej stronie mamy właśnie drogę śmierci, drogę, którą w tym czasie, którym Pan Jezus naucza, idą obecni liderzy, czyli faryzeusze uczeni w piśmie. I oni niejako służą właśnie jako taki zły przykład w Ewangelii. I na ich przykładzie Jezus właśnie pokazuje, że ta droga, jeżeli pójdziecie za nimi, doprowadzi was do klęski, do śmierci. Ale po drugiej stronie, w ramach tej sekcji będziemy mieli Jezusa, który będzie wzywał uczniów do pójścia za Nim i wskaże właśnie, że kto by swoje życie utracił dla Niego, tak naprawdę to życie ostatecznie zyska. I ta droga pójścia za Chrystusem jest właśnie drogą prowadzącą do prawdziwego i wiecznego życia. Więc jakby ten motyw, prezentacja tych dwóch dróg to jest główna część argumentacji w ramach sekcji C. My sobie w zasadzie ostatnio też powiedzieliśmy, jakie konkretnie fragmenty wchodzą w skład poszczególnej sekcji. My teraz sobie nie będziemy tego przypominać. Ja dla Was przygotowałem takie wydruki, jakbyś mógł przesłać po całej sali, wydruki tego, żebyście mieli jakby wgląd do tego i teraz, ale też mogli zabrać sobie to do domu, móc sobie też zacząć analizować Ewangelię Mateusza jakby przy użyciu, powiedzmy, pewnych wskazówek wynikających z tej kompozycji. Ja też wskazałem na to, że
Jeżeli byśmy potraktowali właśnie, że Księga Mateusza jest skomponowana właśnie w ten sposób, to możemy zauważyć pewną rzecz. Mianowicie w elementach akcentowanych poszczególnych sekcji mamy odniesienia do drogi. Właśnie to, co powiedziałem, w sekcji C mamy dwie drogi, którymi możemy pójść. Tak? Droga życia, droga śmierci. Ale jeżeli byśmy zajrzeli, co się dzieje w elementach akcentowanych sekcji B, sekcji B1, to okazuje się, że sceny, które się tam dzieją, to one się dzieją właśnie w drodze. Jezus wysyłający w drogę uczniów, zapowiadający, co w tej drodze uczniów spotka, a po drugiej stronie mamy Chrystusa, który właśnie jest w drodze do Jerozolimy i zapowiadający, co Jego spotka właśnie na końcu tej drogi, którą idzie. W sekcji A, sekcji A1 mamy, to dzisiaj będziemy sobie sekcję A omawiać, natomiast w tych elementach akcentowanych również się pojawia właśnie ten element drogi, przygotowania drogi pańskiej, zwiastowanej przez Jana Chrzciciela, ale też mamy Chrystusa, który wzywa uczniów, czy jeszcze nie uczniów, ale wzywa określone osoby do uczniostwa, określeniem właśnie, aby poszli za Nim, więc domyślę poszli za Nim tą samą drogą, którą On kroczy. Natomiast sekcja A1 niejako opisuje już konkretnie, ta droga Chrystusa jest już niejako opisana, gdzie ona Go doprowadziła. Doprowadziła Go właśnie na krzyż, na oddania całego siebie właśnie dla innych, też w postawie uniżenia i w postawie służby do Ojca. Więc też chciałem pokazać Wam, że właśnie w ramach Ewangelii Mateusza mamy niejako dwa sposoby postępowania, tak? Mamy Chrystusa, który idzie drogą życia, drogą pańską, ale mamy też faryzeuszu właśnie, którzy powinni teoretycznie jako liderzy innym właśnie wskazywać, jaką drogą powinni iść ku życiu, ku żywotowi, w służbie Bogu, a się okazuje, że ewangelista Mateusz pokazuje, że właśnie oni nie za bardzo tą drogą pańską idą, ale właśnie skręcają na różne dziwne ścieżki i ta Ewangelia niejako właśnie zmusza nas do postawienia sobie pytania, za kim tak naprawdę idziemy, czy idziemy w naszej postawie za faryzeuszami, czy idziemy za Jezusem. No i zaproponowałem właśnie takie spojrzenie, żebyśmy popatrzyli na Ewangelię Mateusza jako właśnie takie nauczanie o drodze pańskiej. Jaką drogą jako uczniowie Chrystusa powinniśmy być? Więc mamy z jednej strony pokazaną drogą, jaką On szedł, ale z drugiej strony Ewangelia Mateusza właśnie poprzez Jego przykład, poprzez nauczanie Jezusa stara się nam dawać określone wskazówki, jaką my drogą w naszym życiu, w naszych postawach, w naszych wyborach powinniśmy my iść. No i mówiłem też, że ten obraz drogi jest bardzo częsty, zarówno w tekstach Starego Testamentu, że był bardzo też popularną ideą czy motywem we wczesnym chrześcijaństwie, więc pokazywaliśmy sobie to w Dziejach Apostolskich, w Didache, czyli najstarszym zabytku literatury chrześcijańskiej, który zachował się do naszych czasów. Ale też odkryłem, że sama misja szkoły Berea w zasadzie dosyć mocno właśnie podkreśla ideę drogi, tak? Jako która od samego początku właśnie Bóg wzywał do właśnie wybrania tej właściwej drogi, aby iść ku życiu, a nie ku śmierci. Więc zachęcam, myślę, że to jest bardzo trafnie też właśnie na stronie szkoły tutaj Berea opisane właśnie o czym my tutaj mówimy. Pokazałem też, że w samej Ewangelii mamy bardzo silny nacisk na właśnie czym jest sprawiedliwość i próbowałem jakby z Wami tutaj dojść do tego, że tak naprawdę właśnie droga pańska, droga, którą Chrystus kroczy, to właśnie droga sprawiedliwego, droga ludzi, którzy się będą cechowali właśnie tym, czym jest sprawiedliwość. Więc mamy Chrystusa, który naucza drogi pańskiej, czyli właśnie czym jest ta prawdziwa sprawiedliwość. Mamy Pana Jezusa jako tego, który kroczy drogą pańską, czyli wypełnia właśnie wszelką sprawiedliwość.
ale też mamy Jezusa, który wzywa, aby inni poszli w tej drodze za Nim. Tak? A ci, którzy wchodzą, czy są opisani w Ewangelii Mateusza jako ci, którzy wchodzą do Królestwa, zostają właśnie też określeni tym terminem sprawiedliwi. Więc Ewangelia Mateusza jest nauczaniem o drodze pańskiej, czyli czym jest właśnie prawdziwa sprawiedliwość. Na sam koniec ostatnim razem omówiliśmy sobie też jeden werset, pierwszy werset Ewangelii Mateusza, który brzmi: Księga początku Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama, i wskazałem na to, że jest to niewątpliwie tytuł, ale nie do końca, nie jest to takie jednoznaczne, do czego tytuł. Czy jest to wstęp, czy tytuł jedynie do rodowodu, czy do początków życia, czyli do pierwszych dwóch rozdziałów Ewangelii Mateusza, czy w ogóle do początków jego też publicznej służby, czy w ogóle do całej Ewangelii Mateusza jako pewnej historii właśnie o nowym początku, o początku, który ma miejsce w Chrystusie, tak? O nowym stworzeniu. Więc te zrozumienie tego jednego wersetu może być różne ze względu na to różne znaczenie, czy dosyć szerokie znaczenie tych pierwszych dwóch słów, które znajdujemy w Ewangelii Mateusza, w pierwszym wersecie. Ale im bardziej rozumiemy właśnie, o czym czytamy, co się dzieje, po co Chrystus przyszedł, to te znaczenie właśnie nam się poszerza. Na początku możemy to rozumieć tylko właśnie jako tytuł, być może do rodowodu, ale ostatecznie jest to, wydaje się, właśnie też taka sugestia, taka aluzja ze strony Mateusza, że to, o czym on tutaj pisze, to właśnie pisze o tym nowym stworzeniu, o tym nowym eksodusie, który się dokonuje w Chrystusie właśnie, tak? O tym odnowieniu wszystkiego właśnie poprzez Mesjasza, poprzez Jezusa, a w którym my możemy mieć właśnie udział poprzez wejście właśnie na tą drogę, o której nam ewangelista też właśnie mówi. Więc właśnie Ewangelia Mateusza jako historia o Jezusie jako drugim Adamie, w którym dokonuje się nowe stworzenie i w którym właśnie ta droga do drzewa życia staje się ponownie dostępna dla człowieka. Więc Ewangelia Mateusza jako księga nowego początku, księga nowego stworzenia. I teraz chciałbym, żebyśmy przeszli już do omawiania sobie poszczególnych fragmentów, do analizy już poszczególnych części Ewangelii Mateusza, że będziemy dzisiaj dosyć dużo czytać, a przynajmniej dosyć dużo tekstów omawiać. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zapomnieli na razie o tej dosyć dużej części, która jest tutaj poniżej, a dzisiaj skupimy się tylko na jednej sekcji. Mianowicie sekcji A, czyli omówimy sobie pierwsze cztery rozdziały, więc dosyć dużo materiału przed nami. Pierwsza sekcja, sekcja A, można ją podsumować jako prezentacja osoby Jezusa Chrystusa, Jego tożsamości oraz charakteru Jego misji. I w tym będziemy mieć też właśnie wezwanie do upamiętania i pójścia za Chrystusem. I ta cała sekcja składa się z takich czterech głównych części ułożonych w strukturę taką schodkową, czyli równoległą. Więc już mając te informacje jakby z tych podstaw retoryki biblijnej, mamy już świadomość, że najważniejsze rzeczy będziemy mieć w tych elementach żółtych. Ale najpierw sobie omówimy oczywiście, będziemy omawiać po kolei te sekwencje. Więc pierwsza sekwencja będzie to księga narodzin, tak ją możemy też określić. Będzie opowiadała nam o rodowodzie i okolicznościach narodzin Jezusa. Będzie jakby skupiała się na wypełnieniu się planu Bożego, czyli wypełnieniu się pism, wypełnieniu się historii zbawienia, wypełnieniu sprawiedliwości właśnie w Chrystusie, władcy Izraela. Później będziemy mieć zwiastowanie Jana Chrzciciela, czyli tego herolda Chrystusa, który przychodzi i zwiastuje, że idzie ktoś szczególny, że przychodzi Boże Królestwo. I te wezwanie, czy zwiastowanie Jana Chrzciciela właśnie jest, przede wszystkim skupia się na takim wezwaniu do upamiętania do
wezwaniu do odwrócenia się od grzechu i przygotowanie się właśnie na przyjście Mesjasza i Bożego Królestwa. Kolejną sekcją, którą będziemy sobie omawiać, sekwencją będzie sekwencja A2, która będzie zawierała w sobie chrzest Chrystusa w Jordanii, kuszenie na pustyni przez diabła i będzie tu Jezus ukazany jako Syn Boży, który czyni właśnie wolę Bożą oraz wypełnia wszelką sprawiedliwość. I ostatecznie skończymy to na zwiastowaniu Jezusa w Galilei, głoszeniu Ewangelii o Królestwie Bożym oraz powołaniu właśnie pierwszych uczniów. Więc teraz będziemy sobie sięgać głębiej, tak? Będziemy teraz wchodzić do tego elementu, tej sekwencji A1 i zobaczymy, z jakich części właśnie ta sekwencja A1 się składa. Więc ja ją określiłem jako Księga Narodzin. Najczęściej jednak, czy dosyć często możemy się spotkać z taką nazwą tych pierwszych dwóch rozdziałów, bo takie granice ta Księga Narodzin ma. I te dwa pierwsze rozdziały najczęściej, czy tak jak powiedziałem, dosyć często określa się mianem Ewangelii Dzieciństwa. Chociaż z tym dzieciństwem to tam niewiele tak na dobrą sprawę jest. Raczej jest to skupione po prostu na tym, z jakiej linii Jezus się rodzi, tak, z linii rodowej, w jakich okolicznościach jest zapowiedź Jego narodzin, jest opis, w jakich okolicznościach przychodzi na świat, jakie okoliczności toczą, mają miejsce, kiedy się rodzi, więc raczej Księga Narodzin wydaje się tu być tytułem bardziej odpowiednim. Ale niemniej właśnie Ewangelia Dzieciństwa też dosyć często funkcjonuje w ramach literatury. I tą sekwencję A1 możemy określić mianem prologu chrystologicznego. I ewangelista Mateusz, to, że on opisuje nam tego typu rzeczy, zdarzenia na przykład z pierwszych lat życia, to nie po to, żeby opisać nam po prostu historię Jezusa na Jego początku, tak, czy po Jego narodzinach, tylko tak naprawdę wszystko, co tam jest opisane, ma przede wszystkim nam powiedzieć jak najwięcej o samym Jezusie. Kim On jest, skąd przychodzi, jaki charakter jest właśnie Jego misji. Więc za pomocą tych historii autor przedstawia nam, czy prezentuje nam, kim jest Jezus. Więc ukazanie narodzin oraz tajemnicy Jezusa jako Chrystusa i Syna Bożego w świetle też wcześniejszego tekstu biblijnego. Próba objaśnienia postaci Jezusa w świetle tekstu Starego Testamentu, czyli będziemy mieć bardzo liczne aluzje do tego, co czytaliśmy wcześniej, tak? Czyli w tekstach Starego Testamentu, w tych wszystkich zapowiedziach dotyczących Mesjasza, ale też bardzo dużo odniesień do całej historii, którą czytaliśmy wcześniej. Więc czasem można to znaleźć takie określenie, że to jest midrasz chrystologiczny, czyli wytłumaczenie Chrystusa, historii Chrystusa za pomocą tekstów czy aluzji do tekstów Starego Testamentu. Więc autor w tych dwóch pierwszych rozdziałach zawiera bardzo bogate i bardzo skondensowane przesłanie. Tak jak powiedziałem, bardzo liczne aluzje do wydarzeń, do osób oraz zapowiedzi ze Starego Testamentu. I w zasadzie nie jesteśmy w stanie nawet dzisiaj sobie tego wszystkiego przytoczyć, tak? Do czego autor się odnosi. Ja będę się starał na pewno jakieś takie główne aluzje, główne idee wskazać. Natomiast już jakby sygnalizuję, że te przedstawienie, które dzisiaj, ta prezentacja, którą dzisiaj mam przyjemność wam przedstawić, no nie wyczerpuje tego tematu właśnie, w jaki sposób autor tłumaczy, kim jest Chrystus, czyniąc właśnie te najróżniejsze aluzje. Jest ich tak po prostu wiele, że każde zdanie w jakimś stopniu właśnie jest aluzją do tego, co czytamy wcześniej. No i teraz właśnie przejdźmy sobie do omówienia tej sekwencji A1, czyli wejdźmy właśnie głębiej. I tutaj możemy wyszczególnić takie cztery fragmenty. Znowu ułożone równolegle, w taką strukturę równoległą. I fragmenty A i A1 to będą miały taki charakter takich tytułów, wstępów, tak? Z jednej strony mamy Księgę Narodzin, czy Księgę Początku Jezusa Chrystusa, natomiast w fragmencie A2 będzie to taka informacja, że takie były początki Jezusa Chrystusa.
A w fragmentach B1 i B2 będziemy mieć rodowód Jezusa, a po drugie właśnie w drugim elemencie okoliczności narodzin Jezusa, władcy Izraela. Więc fragment A1 omówiliśmy sobie ostatnio. Mówiliśmy sobie właśnie, że to jest ta księga początku Jezusa Chrystusa, znaczy zwój o pochodzeniu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Więc przejdźmy sobie teraz do tego tekstu, który następuje bezpośrednio po nim, mianowicie do rodowodu Jezusa. Jeszcze jedynie tutaj zasugerowałem, że ten fragment A1, A2, one są, mają charakter tytułu, ale też w nich, jako jeden, w zasadzie w niewielu miejscach Ewangelii Mateusza znajduje się też określenie Jezus Chrystus, więc niejako nie tylko forma tytułowa, ale też określenie Jezus Chrystus się znajduje w obu tych fragmentach będących tytułami. Ale w nich właśnie znajduje się to samo słowo greckie geneseos. Okej, to teraz właśnie do tego rodowodu sobie przejdziemy. Nie będziemy go czytać. Każdy, kto czytał rodowód, wie, że rodowód jest taki dosyć z jednej strony długi, ale też dla nas, jako czytelników z Zachodu, wydaje się dosyć monotonny. I też większość tekstów, które dzisiaj będziemy sobie omawiać, nie będziemy ich czytać, bo nie mamy niestety na to czasu. Postaram się jedynie jakoś pokrótce każdy streścić, a później przedstawić ich strukturę. Więc mamy tutaj rodowód, tak? Mamy listę przodków Chrystusa od Abrahama do samego Chrystusa, które wiodą nas przez między innymi przez Dawida, a także przez taką informację, że doszło do przesiedlenia do Babilonu, czyli w tej całej historii miała miejsce niewola babilońska. Więc pytanie w zasadzie, po co autor zaczyna swoją Ewangelię, swoją relację o Chrystusie od rodowodu? Jaki on w ogóle spełnia cel? Jaki powód jest zaczęcia Ewangelii właśnie od takiego spisu imion? Starożytne biografie w ogóle bardzo często zaczynały się właśnie od przypomnienia różnych ważnych przodków bohatera właśnie danej biografii, więc można właśnie taki zabieg znaleźć w innych zabytkach literatury będącym biografiami. Natomiast rodowody w Starym Testamencie bardzo często służyły jako łącznik między różnymi fragmentami opowieści. Tak? Między opowieścią o Adamie a o Noem mamy genealogię. Tak? Więc tysiące lat, ale tym łącznikiem między tymi dwoma historiami właśnie jest spis rodowodowy czy lista potomków Adama aż do Noemu. Więc niejako rodowód w Ewangelii Mateusza łączy nam po prostu tą historię Starego Testamentu z tym, co będziemy czytać właśnie w Nowym. Ponadto jest to pewne nawiązanie do ostatniej księgi Pisma Świętego w Starego Testamentu, mianowicie do Księgi Kronik, która bardzo mocno właśnie koncentruje się na tych wszystkich listach rodowodowych. Z tych list też właśnie czerpie ewangelista Mateusz, więc jest to takie nawiązanie, że jest pewna kontynuacja właśnie do Starego Testamentu następującej po Księdze Kronik, czyli tej ostatniej księgi w żydowskim układzie Starego Testamentu. Więc właśnie rodowód jako pewna rola łącząca, tak, historię Starego i Nowego Testamentu. Jeżeli byśmy sobie ten rodowód przeczytali, okazałoby się, że werset 17 stanowi takie podsumowanie tego, co czytamy od wersetu 2 do 16, ponieważ od 2 wersetu do 16 mamy wymienionych konkretnych ludzi, konkretne imiona. Natomiast werset 17 podsumowuje tą listę w ten sposób. Co do wszystkich więc pokoleń, od Abrahama do Dawida jest pokoleń 14. Od Dawida do uprowadzenia do Babilonu pokoleń 14,
od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa pokoleń 14. Więc on jakby podsumowuje to w formie takich trzech części, że jakby ten rodowód wymieniony wcześniej można podzielić na takie trzy główne okresy. I zdaję sobie sprawę, że przy studiowaniu czy analizie właśnie tych wszystkich rodowodów, które mamy w Piśmie Świętym, powstają nam różnego rodzaju pytania w naszych głowach. Nawet ostatnio w trakcie naszego pierwszego wykładu już się pojawiło właśnie pytanie o rodowód, dlaczego są różnice między Ewangelią Mateusza i Ewangelią Łukasza. Niestety muszę was zmartwić, że nie będziemy w stanie sobie powiedzieć o tych wszystkich rzeczach, które być może nas nurtują tutaj właśnie w kwestii rodowodu. Ale chciałbym zaznaczyć, że jestem świadomy tego, tych wszystkich problemów, które jakby wynikają z tej treści, którą tam możemy czytać. Mianowicie w ostatniej grupie, jakbyśmy tak zaczęli liczyć sobie, tak? Mamy informację, że powinno być w każdej z tych grup po 14 imion, ale okazuje się, że ostatnia grupa ma tylko imion 13, a nie 14, więc brakuje jednego imienia. Brakuje nam ponadto imienia Jehojakima, jakbyśmy tak porównywali właśnie z innymi rodowodami. Więc brakuje imię konkretnego króla, który był przecież przodkiem Mesjasza. Tak, zgadza się. Zgadza się. W niektórych rękopisach jest i dlatego jest. Każdy z tych problemów ma swoje dobre wytłumaczenie, ale nie jesteśmy w stanie się tymi problemami wszystkimi zająć. Ponadto tutaj kolejny problem, że są trzy w ogóle brakujące pokolenia, tak? Atalia, Joasz, Amazjasz zostają pominięci w tej drugiej czternastce, czy drugiej części rodowodu. Później kolejna kwestia, czy jakbyśmy porównywali właśnie Ewangelię Łukasza i Ewangelię Mateusza, no to kto w końcu był ojcem Zorobabela? Salatiel czy Pedajasz, tak? Kolejna kwestia to te poszczególne części rodowodu, czy te okresy od Abrahama do Dawida, od Dawida do Jehoniasza i od Salatiela do Jezusa mają bardzo różne okresy trwania. Pierwszy 1000 lat, drugi 400, trzeci 600, więc w jaki sposób to wyjaśnić, właśnie te różnice. Kolejne właśnie różne różnice między imionami między Ewangelią Mateusza i Łukasza. Więc chciałbym was zachęcić, jeżeli wam naprawdę to spędza wszystko sens powiek i chcielibyście się w końcu dowiedzieć, jak można to wytłumaczyć, to ja bym was zachęcił do takiego profilu na YouTube. Mianowicie The Study of Christianity. I tam autor chyba 30 filmów poświęca samemu rodowodowi i tym wszystkim problemom. I naprawdę fajnie to tłumaczy, podpierając się no, takimi, bym powiedział, dobrymi autorytetami w zakresie biblistyki. Więc jeżeli bardzo was to zajmuje, chcecie się o tym dowiedzieć, a tak jak powiedziałem, nie jesteśmy w stanie sobie tego wszystkiego mówić dzisiaj, to polecam wam ten kanał. On jest po angielsku, ale mam nadzieję, że większość z was na spokojnie angielski zdążył już opanować. Więc taki kanał, jeżeli ta tematyka was bardzo zajmuje, to polecam. Natomiast tak, jeżeli byśmy spojrzeli właśnie na nasz rodowód, na genealogię Jezusa, ona, tak jak powiedziałem, zostaje jakby podzielona na trzy okresy. Tak? Pierwsze od Abrahama do króla Dawida, więc niejako przez te dwa imiona, tak, Abraham, król Dawid, ewangelista Mateusz stara się nam jakby pokazać mesjańską tożsamość Jezusa, także jest potomkiem Abrahama, jest Żydem, ale właśnie wywodzi się z tej linii królewskiej, tak, z linii Dawida. Później mamy do niewoli babilońskiej, czyli ewangelista przypomina, że tak naprawdę ta cała linia królewska no niestety nie spełniła swojego zadania, nie podążała za Bogiem i to ostatecznie skończyło się deportacją, ale chodzi mi, że cały tak naprawdę naród, ze względu na to, że jak to się mówi, ryba psuje się od głowy, tak? Więc tak naprawdę
to, że królowie byli źli, to ostatecznie wpłynęło tak naprawdę na stan duchowy całego narodu, a to ostatecznie doprowadziło właśnie do deportacji, do niewoli babilońskiej, która właśnie było sądem nad Izraelem z powodu jego nieprawości, z powodu ich niewierności i z powodu ich grzechu. No i ostatecznie w trakcie niewoli babilońskiej i po tym okresie pojawiają się prorocy, którzy właśnie dają obietnicę przyjścia nowego króla, przyjścia tego, który będzie właśnie zupełnie, przyniesie zupełnie nową jakość i właśnie odnowi Izrael i właśnie tym obiecanym królem jest Mesjasz Jezus. Więc mamy takie jakby wzloty i upadki, tak? Najpierw mamy od Abrahama, który wychodzi z Ur Chaldejskiego, czyli z kraju, gdzie później był Babilon. Później mamy króla Dawida, więc niejako szczyt chwały Izraela, kiedy królestwo zostaje zapoczątkowane i Izrael w zasadzie w tym czasie idzie w całkiem sensownym kierunku. Ale później wszystko się stacza w dół, jest nieprawość, ta niewola babilońska, sąd, ale jest ostatecznie nadzieja, że będzie odnowa, będzie na nowo przywrócone królestwo, jeszcze większe, jeszcze świetniejsze niż za czasów Dawida. Więc mamy powołanie Abrahama, powstanie królestwa, upadek, ale też odnowienie w Mesjaszu. Rodowód w zasadzie jest skomponowany w bardzo prostym schemacie, tak? Był sobie ktoś A i on był ojcem B. Później B był ojcem C, C był ojcem D i tak dalej, i tak dalej. Natomiast są pewne tutaj jakby nieregularności w tym samym, więc w tym całym schemacie. Więc chciałbym na nie zwrócić uwagę. Po pierwsze, mamy cały czas wymienianych mężczyzn, ale pojawiają się nam tutaj cztery imiona kobiece. W zasadzie pięć kobiet, ale cztery z nich to są poganki. I to jest zabieg bardzo nietypowy, jak dla kogoś, kto funkcjonował w ramach kultury żydowskiej, ponieważ genealogie żydowskie skupiały się wyłącznie na mężczyznach. I nie wymieniały w ogóle kobiet. A nawet jeżeli miałby ewangelista Mateusz wymienić kobiety, to na pewno my byśmy wymienili inne, tak? Jest wiele kobiet, które się naprawdę zapisały bardzo pozytywnie w historii narodu wybranego. Na przykład o wiele sensowniej by nam się wydawało być może umieścić właśnie Sarę, Rachelę, tak? A ewangelista Mateusz umieszcza nam w rodowodzie poganki. I to duża część z nich to nawet niezbyt dobrze się zapisała w historii, tak? Więc mamy Tamar, która gdzieś tam doprowadziła niecnie do cudzołóstwa w zasadzie Judę, tak, i z którego spłodziła syna. Mamy nierządnicę Rahab. Rut akurat jest taką pozytywną postacią. Natomiast jeszcze mamy żonę Uriasza, czyli żonę z tego Hetyty, którego Dawid w zasadzie wysyła na śmierć, a sam bierze jego żonę, tak? Więc no, tak jak powiedziałem, niezbyt chwalebne historie się z nimi wiążą, ale jednocześnie autor właśnie pokazuje, że droga, czy linia Mesjasza miała w sobie, była tak naprawdę linią ludzi grzesznych, linią, to nie była linia ludzi, nie wiem, krystalicznie czystych, wręcz przeciwnie, to byli najczęściej ludzie bardzo skorumpowani, którzy bardzo często źle kończyli, więc linia Mesjasza to nie jest linia doskonałych ludzi, tak? Ale Chrystus właśnie nie przychodzi dla doskonałych. Chrystus przychodzi dla grzeszników, w tym również dla pogan, dlatego wymienione są tutaj najprawdopodobniej właśnie poganki. Mamy informacje o braciach, tak? Takie dwa krótkie wtrącenia o Judach i jego braciach, i także o Jechoniaszu i jego braciach. Więc taka moja sugestia, że być może właśnie te określenia brat
które pojawiają się w rodowodzie, jest już taką sugestią, że idea braterstwa będzie dosyć też mocno omawiana w Ewangelii Mateusza, w dalszych rozdziałach. I faktycznie tak jest, w tych fragmentach o Jezusie i jego braciach, tak? W tym wymiarze duchowym będziemy mieć dużo, a nawet powiemy za chwilę sobie, jak pewien fragment jest cytowany z Księgi Michasza, który właśnie mówi o pewnych braciach Mesjasza, którzy... No, za chwilę do tego dojdziemy. Więc taka sugestia, że te określenia brat już taką jest delikatną... znaczy to wspomnienie braci jest taką delikatną sugestią, że ta idea braterstwa właśnie się będzie rozwijana w Ewangelii Mateusza. Informacja o przesiedleniu babilońskim, czyli o karze dla Izraela, ale jest tu tylko informacja o przesiedleniu, nie ma z kolei informacji o powrocie. Tak to sobie ułożył Mateusz. No ale być może jest w tym też jakaś pewna sugestia, że tak naprawdę być może niewola w jakimś sensie dalej trwa. Oni zostali uprowadzeni, ale ta prawdziwa wolność, to prawdziwe wyzwolenie przychodzi właśnie dopiero w Chrystusie. Mamy też tu określenia właśnie Król Chrystus, żeby podkreślić właśnie jego mesjańskość, ale też mamy informację, cały czas mamy właśnie ten schemat. A był ojcem B, był ojcem C, aż do Józefa, który był mężem Marii, z której narodził się Jezus. I to jest dosyć ciekawe, ponieważ te sformułowanie, z której narodził się, jest w Grece w trybie pasywnym, czyli to nie ona zrodziła, ale z niej narodził się. Więc to już jest też taka pewna aluzja, pewna sugestia do tego, że co się tak naprawdę tam wydarzyło. Tak, że tak naprawdę Bóg zainterweniował i Jezus narodził się z interwencji z Ojca, tak, czy poprzez Ducha Świętego. Więc to są takie, chciałem pokazać właśnie, że z jednej strony mamy taki bardzo nudny schemat, ale być może właśnie te takie nieregularności w tym całym schemacie już są pewnymi takimi drobnymi aluzjami, sugestiami, czym Ewangelia będzie się zajmować, jakich tematów będzie dotykać. Jeżeli chodzi o strukturę całego rodowodu, to w zasadzie ten werset 17, on, tak jak powiedziałem, dzieli nam cały rodowód na takie trzy części po 14 pokoleń, więc możemy ostatecznie ten rodowód przedstawi właśnie taką jako strukturę równoległą, która skupia się na właśnie przyjściu Chrystusa. Jakbyśmy jeszcze tak sobie stworzyli czy zdekomponowali tą część C1, A, B, znaczy A zrodził B, B zrodził C i tak dalej, to na końcu byśmy mieli właśnie tą informację o narodzeniu się Jezusa zwanego Chrystusem. Natomiast tu w ostatnim elemencie mamy o przyjściu Chrystusa, od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa, że było pokoleń 14. Więc niejako cały ten rodowód skupia się na takiej prostej informacji. Chrystus przyszedł. I też ta idea tych czterech okresów, tak? Przepraszam, trzech okresów po 14 pokoleń, niesie z sobą też pewną taką treść, że dopełnił się czas. Tak? Wypełnił się wyznaczony przez Boga czas i Bóg teraz właśnie zesłał Zbawiciela, zesłał Chrystusa, którym jest Jezus. Więc wypełni się czas, Chrystus przyszedł. Więc też pytanie jest to, czy należy ten cały rodowód rozumieć w takim wymiarze dosłownym, czy właśnie autor przez niego stara się nam pokazać coś o wiele bardziej głębszego, może jakieś bardziej teologiczne i duchowe prawdy. No i pierwsza rzecz, która się nam nasuwa, że to nie jest w zasadzie dosłownie linia fizyczna, linia samego Jezusa, ale jest to linia Józefa. Tak? Więc wiemy, że Józef nie był dosłownie ojcem w sensie wymiarze biologicznym Pana Jezusa, ale był tylko jego opiekunem. Oczywiście w tamtej kulturze, jeżeli ktoś
adoptował kogoś, czy przyjmował jako swojego syna, to ten syn przyjęty jakby przyjmował też jego rodowód. Natomiast w wymiarze takim dosłownym nie jest to linia potomków czy przodków Pana Jezusa. Tak? Więc powiedzieliśmy sobie, że brak jest w ogóle niektórych przodków, więc autor tak w zasadzie dokonuje takiej pewnej selekcji czy wybiórczości, żeby właśnie była ta idea 14 pokoleń. Ponadto mamy zmianę pewnych imion. Jakbyśmy sięgnęli do greki, okazałoby się, że autor dokonuje pewnych zmian w literach. Już nie mamy tam króla w Grece, nie mamy króla Amona, ale mamy Amosa, który raczej kojarzy nam się nie ze złym królem, jakim był Amon, ale raczej z prorokiem, który właśnie głosił poselstwo do Izraela. Zamiast króla Asy mamy Asafa, który był psalmistą, więc być może przez takie delikatne, no to były takie też zabiegi rabiniczne na dobrą sprawę w tamtych czasach, właśnie zmiany, delikatne zmiany w brzmieniu imion miały właśnie pewien, były takimi aluzjami do pewnych określonych prawd, więc być może tutaj ewangelista Mateusz stara się nam pokazać, że tak naprawdę Jezus dziedziczy nie tylko linię rodowodową, ale te pewne duchowe dziedzictwo psalmistów, proroków, jest ich kontynuatorem. Powiedziałem, że być może jest właśnie w tym określeniu od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa pewna właśnie taka sugestia, że w Chrystusie właśnie przychodzi te prawdziwe wyzwolenie z niewoli tego duchowego Babilonu. No i mamy też właśnie podział na te 3 razy 14 pokoleń, więc idea wypełnienia się czasu, jak już powiedziałem. I dlaczego akurat autor w ten sposób postanowił tę Ewangelię, czy ten rodowód, przepraszam, podzielić? No są różne koncepcje na ten temat. Dlaczego 3 razy 14? Niektórzy uważają, że Żydzi w tamtym czasie wierzyli, że w zasadzie historia świata dzieli się na 7 okresów, tak? Na 7 części. I jakby, więc jakby Jezus, kiedy się rodzi się jako pokolenie następujące po 6 siódemkach. Siódemka jako liczba pełni, więc Jezus jakby rozpoczyna ten 7, ostatni okres historii świata. Niektórzy ten sposób widzą właśnie ten pomysł na taki układ genealogii. Natomiast najczęściej mówi się, że autor, jakim jest Mateusz, odnosi się do liczby 14 jako pewnej sugestii wynikającej z gematrii, czyli to, co mówiliśmy sobie ostatnio też, że takie różne zabiegi w Ewangelii Mateusza się pojawiają, będące nawiązaniem do gematrii. Gematria polega na tym, że każda litera w alfabecie hebrajskim ma swoją wartość numeryczną. Tak? I każde ostatecznie słowo ma swoją wartość też numeryczną, w zależności od tego, z jakich liter się składa. No i zauważono, że dosyć znaczące imię, w zasadzie imię najczęstsze, najczęściej pojawiające się w ludzkie imię, pojawiające się w Starym Testamencie, to imię Dawid. I właśnie te imię tutaj ma wartość numeryczną 14. Więc być może jest to jakaś sugestia do imienia Dawid. Ale w zasadzie na tym większość komentarzy się kończy, że przez tą liczbę 14 autor Ewangelii stara się jakby podkreślić tą linię rodowodową, w sensie linię królewską Mesjasza, że ona pochodzi od króla Dawida. Ale no, my to i tak wiemy z samej treści, tak, że ta linia rodowodowa idzie przez Dawida, więc pytanie, czy taka odczytanie tego w ten sposób, czy faktycznie jest to wystarczające, czy jednak wynika z tego coś więcej, że jest użyte do Jezusa właśnie liczba 14, czyli jeżeli jest to prawdą, no to jest to aluzja do imienia Dawid. Dawid, Dawid, Dawid. Więc Jezus zestawiony z imieniem Dawid. I to jest ciekawe,
Ponieważ jak się zacząłem nad tym zastanawiać, to w zasadzie ostatnia księga Starego Testamentu w kanonie żydowskim, czyli właśnie Księga Kronik, ukazuje na nowo Dawida. Wiemy, że księgi Samuelowe mówią o Dawidzie, ale księgi Samuelowe pokazują dosyć dużo takich negatywnych momentów w życiu Dawida. Natomiast ostatnia księga kanonu hebrajskiego pokazuje właśnie Dawida w pewien nowy sposób, wybierając raczej chwalebne momenty jego życia i podkreślając na nowo właśnie to, że on jest takim typem idealnego króla. Więc ukazują go jako wspaniałego króla i zarazem staje on się niejako w tej księdze właśnie typem przyszłego Mesjasza, tego swojego potomka, gdzie tam też w tej księdze na nowo zostaje powtórzone ta zapowiedź przyjścia jego potomka, który zasiądzie na jego tronie na wieki. Ale ponadto w księdze Ezechiela Mesjasz zostaje określony wręcz imieniem właśnie Dawid. Więc nie tylko Dawid jest typem idealnego króla, ale wręcz sam Mesjasz zostaje w księgach prorockich określony mianem imieniem Dawid. I tak na przykład w księdze Ezechiela mamy taki tekst: dlatego wyratuję moją trzodę, już nie będzie łupem, rozsądzę między owcą a owcą, ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je pas, i będzie ich pasterzem. A ja, Pan, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich. Ja, Pan, to powiedziałem, zawrę z nimi przymierze pokoju. Więc tu jest mowa o czasach nowego przymierza, o tym, kiedy Bóg wyleje właśnie swojego ducha i sługa Dawid będzie nad nimi panował. Więc i chodzi tu oczywiście o Mesjasza, o tego przyszłego króla, potomka Dawida, ale on jest właśnie określony tutaj również imieniem swojego przodka, imieniem Dawid. Więc tak naprawdę te fragmenty mówiące o Mesjaszu i Dawidzie pojawiają się w kontekście właśnie nowego Eksodusu. Dlatego tych zapowiedzi, że Bóg na nowo zbierze swój lud spośród wszystkich krain, że zawrze z nimi nowe przymierze, że okaże im łaskę, wymarzy ich grzechy i odwróci Izraela od właśnie jego nieprawości, wyleje swojego ducha. Więc Jezus właśnie jest tym nowym Dawidem, tym dobrym pasterzem. To będzie też dosyć częsty akcent, znaczy częsty motyw Ewangelii Mateusza. Jezus jako ten właśnie obiecany przez Boga pasterz Izraela, który też jest skontrastowany w księdze Ezechiela z tymi liderami wcześniejszymi, ponieważ on będzie inny. On będzie prawy i on poprowadzi lud drogami Bożymi. Więc pierwsze rozdziały Ewangelii Mateusza też ukazują Jezusa jako właśnie nowego Dawida, jako pasterza Izraela, czyli tego, który prowadzi Boży lud. Myślę, że teraz sobie zrobimy przerwę, 15 minut przerwy, i później na kolejnej sesji sobie zakończymy właśnie tą księgę narodzin. Więc zapraszam na przerwę.